Halo, halo. Dzień dobry. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Versus. Dziś przyjrzymy się pojedynkowi między Courtney oraz Stefani. Zapraszam do oglądania. Na początku podkreślę, że pomysł na odcinek podesłał Michalius, za co mu bardzo dziękuję i pozdrawiam. Courtney jest nam dobrze znana. Aż za dobrze. Więc przedstawię ją skrótowo. Początki miała fajne. Nawet dało się ją lubić. Lubiła czasami się powywyższać, podkreślać jak bardzo nie ma ona obozowego doświadczenia. Później związek z Duncanem, wykopanie z programu i potem już było tylko gorzej. Nie dostała promocji na drugi sezon, później nielegalnie wróciła do gry, bo zastraszała prawnikami Chrisa. Potem dostała out, wróciła w sezonie 3. Najpierw miała spoko relacje z Gwen. Potem nienawidziła jej do szpiku kości, później out z programu. No i w plejadzie gwiazd na początku patrzyła z nienawiścią do Gwen, po czym dogadała się z nią, by potem to koncertowo spierdolić. Tym, iż na swojej liście miała napisane, iż Gwen miała również odpaść, by Courtney zgarnęła milion baksów. Strasznie chujowe zachowanie i mega nie polecam takich ludzi i takiego zachowania. Stefani z kolei na początku było widać rumieńce między nią a Ryanem. Potem zaczęła być bardzo głupio mądra, traktowała gorzej Ryana niż największego wroga, po czym potem się pogodzili i wrócili do siebie. Gdybym miał widzieć ten pojedynek, to cóż, wyglądałby on tak, że one obie mogłyby sobie zrobić krzywdę w tym samym czasie. Ale myślę, że jednak Stefani ma więcej sił w łapie niż taka Courtney. A wy, co sądzicie o pojedynku między tymi dwoma? Piszcie na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub dół, jak się spodobało, bądź też i nie. I polecajcie kanał znajomym, bym mógł go dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć.